Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dawno nie było vloga żadnego u nas, rozpoczęcie roku i tak dalej. Mieliśmy w ogóle nagrać taką serię, jak większość nagrywa teraz back to school, powrót do szkoły, przygotowania, zakupy szkolne i tak dalej. Ale my te zakupy robiliśmy, mam tu w ogóle popcorn i sobie podjadam, robiliśmy już jak się rozpoczął rok szkolny, więc stwierdziłam, że nie będę pokazywać tych rzeczy, które kupiliśmy dziewczynom. Zresztą bardzo dużo artykułów miały z zeszłego roku. Plecaki też mają z zeszłego roku. W sumie to dokupiliśmy tylko zeszyty i jakieś bloki rysunkowe, kolorowe i tak dalej. Rok szkolny się rozpoczął. Filipek poszedł zadowolony do przedszkola. Chodził 3 dni i się rozchorował jako pierwszy. Następnie w poniedziałek Gabrysia była w szkole. Później się po południu już źle czuła, więc od wtorku do szkoły nie chodzi. No i Hania najdłużej się utrzymuje, ale dzisiaj też już miała katar. Poszła do szkoły, bo mieli wycieczkę do ogrodu botanicznego. No i generalnie troszkę mówi, że lepiej się czuje. Katar ma, ale zobaczymy jak będzie jutro. Gabrysia już do końca tygodnia do szkoły nie pójdzie. Także fajnie, fajnie, że wszyscy się na początku pochorowali, a w niedzielę robimy Filipkowi urodziny takie dla rodzinki. Robert będzie robił tort. No ja tam jakieś takie przekąski na obiad, przychodzi rodzinka. Więc mam nadzieję, że do tego czasu już wyzdrowieją. No ale tak, tak to się u nas zaczęło. I w sumie, no Filipek miał urodziny 2 września, to Wam może pokażę, jak dawaliśmy mu prezenty. No i tyle, nie wiem. Mam w sumie nagrane, jak dziewczyny pokazują te rzeczy szkolne. Nie wiem, czy wrzucę, czy nie. Zobaczę, jak to tam wyszło, ale chyba nie ma sensu, bo mówię, bo takie rzeczy nagrywa się w sierpniu. Ale nam jakoś nie wyszło. I na razie planów żadnych nie mamy. No, zaczęła się szkoła, więc nawet na dwór za bardzo dzieciaki nie wychodzą. Hania jeszcze wychodzi. No, Gabrysia się rozchorowała. Ale Gabrysia ma taki kiepski plan. Bardzo późno kończy lekcje, zazwyczaj 15:30, raz nawet 16:20, plus zajęcia jeszcze dodatkowe z gimnastyki do bardzo późna, do 20 czasami, więc no nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak w ogóle z nauką u niej, jak 3 razy w tygodniu ma tą gimnastykę. No i jeszcze na angielski chcę ją zapisać, bo to jednak 7 klasa, więc najwyższy czas, żeby trochę sobie też dodatkowo się pouczyła tego angielskiego. Hania też jest zapisana na dodatkowy angielski oczywiście, no i tak to u nas wygląda. No więc u dziewczynek w pokoju, proszę bardzo. No. O, Gabrysia wróciła. Tu bałaganik w domku. Łóżko Hani się tak prezentuje, Gabrysi podobnie. Tu wszystkie graty. No także od nowa, całe sprzątanie od A do Z. Biurko zawalone, wszystko tutaj. O, zaraz się za to bierzemy. Ciekawe, czy ktoś jeszcze korzysta z takich dzienniczków ucznia? Chyba nie. Po co to produkują? Zawiadomienia. I na końcu gdzieś pewnie uwagi. Oceny. O, proszę. Nie no, no to żart jakiś, że takie coś jeszcze jest. Mama, szczęśliwy jestem. A dlaczego jesteś szczęśliwy? No bo dostanę 7 godzinę. Bo masz urodziny, tak? Które urodzinki? Ile latek kończysz? Tyle. Ile? 4, tak? To wszystkiego najlepszego. Żebyś był zdrowy, uśmiechnięty i z przedszkola zadowolony, tak? Fifi, jeszcze my coś mamy dla ciebie. To ode mnie. To ode mnie. No, i drugi jeszcze masz z rekinem. No, dziewczyny ci kupiły nawet, widzisz? Dziękuję. I w tle nasz bałagan. Tak. Nie mogę mieć zwykłej świeczki w tym lampionie takiej, bo zobaczcie, ona się cała topi. Tu jest mięciutka już. Robert mówi, że ten lampion się nagrzewa i dlatego być może, ale wydaje mi się, że po prostu tu mamy słońce. I dlatego. I te małe tak samo. Bo się parapet nagrzewa, no bardzo gorący jest. Ale te jeszcze okej, bo są w szklanym takim, a ta się topi.
Więc muszę kupić taką na bateryjki, tak jak w tych lampionach mam. A te kupiłam chyba za 2 zł w Łebie, w namiocie takim, gdzie są takie pierdoły. I fajnie, bo ten płomień się rusza i wygląda jak prawdziwa. Więc taką też muszę kupić do tej właśnie, do tego lampionu, a tą zabieram. A w doniczkach tyle wody się nazbierało, że aż się przechyliły. Teraz mogę chyba podlać kwiatki tą deszczówką. No, niezły patent. A jak będą kwiatki zasadzone, to one będą miały dużo wody tutaj. Nie mam kwiatków już w tym roku. Nie wiem, chyba nie zasadzę tu kwiatków w tym roku. Na wiosnę będę sobie upiększać. Dziewczyn, pokój w miarę ogarnięty. 2 dni jeszcze zostało tutaj ten kącik. Ale w miarę jest ułożony. Ale tutaj już łóżka, pościele pozmieniane. Tu już tych wszystkich gratów nie ma. Oj, tu dzisiaj do Gabrysi przychodzi koleżanka. Tu też już prawie wszystko ułożone. Jeszcze tutaj ta szkoła jest do ogarnięcia. Ale tak na szybko, bo koleżanka przychodzi, to musiało być trochę ogarnięte. I dobrze, że przychodzą raz na jakiś czas znajomi albo koleżanki, dziewczyn, bo przynajmniej jest motywacja, żeby to wszystko porządnie ogarnąć. Także tak się prezentuje. Od razu lepiej, jak się wchodzi do tego pokoju. Ale daję im miesiąc i będzie tak samo, jak było. Chociaż powtarzam im, odkładajcie na swoje miejsca, wycierajcie kurze co jakiś czas. No, tak se można powtarzać. A tu jeszcze taką fajną lampkę kupiłam w Biedronce za 25 zł. Tu można sobie poskładać jakieś długopisiki. Nie wiem, pokazywałam to? Tu się włącza. Taka LED-owa. Dużo jakiegoś światła nie daje, ale tak. No. I to wszystko. Więc teraz się biorę dalej za prasowanie u nas. Co tam Hania? Hania też idzie na dworek, nie? Mhm. No, mamusia wam posprzątała, tak? Ale pomagała mi, ja przynajmniej. Miesiąc daję wam i będzie tak samo, jak było. No jeszcze parę półeczek zostało, jeszcze tam takie drobiazgi, ale mówię, przychodzi koleżanka do Gabrysi, więc już nie miałyśmy więcej czasu. Siedzimy sobie z Robertem i z Filipkiem na balkonie i popijamy kawkę. Jest dzisiaj cieplutko. Więc korzystamy z balkoniku. Jeszcze się udało. Zajęłam ci, Filip, huśtawkę. Filip się bawi koparką tutaj. I tak się prezentuje torcik domowy. Ozdobiony malinami, jeżynami, winogronkiem, truskawkami. Opłatek Filipek sam sobie wybrał z Lego Jurassic World. I tu jeszcze takie małe, kolorowe, o, do dekoracji. To wykorzystam też do babeczek. Kolorowe mini piegi. Później wam pokażę, jak wygląda w środku i resztę rzeczy też wam pokażę, co zrobiliśmy. Tutaj mam taką sałatkę warstwową. Na dole jest miks sałat, po czym wędzony kurczak, ser feta, ser lazur, kiełki, papryka, trochę czerwona, żółta, oliwki, pomidor suszony. Nie wiem, co tu jeszcze, ale tak wam pokazuję, bo wygląda bardzo fajnie. Tutaj zrobiliśmy z Filipkiem babeczki. Zobaczcie, taką posypkę dinozaurową kupiłam i do tego te piegi. Tutaj 4 latka. Filipek sam ozdabiał, zielony lukier jeszcze kupiliśmy taki gotowy, ale ta posypka dinozaurowa jest świetna. Oczywiście rosołek z mięska to będzie, mięska będzie dużo, jakieś żeberka, jakiś kurczak nadziewany, to ja robiłam kurczaka, no i jakieś tam jeszcze kotleciki. No i na górze kolejna sałatka, taka z makaronem ryżowym, serem żółtym, ogórkiem, papryką. No nie powiem wam teraz co i jak. Jajeczka, a też są na górze jajeczka po prostu ze szczypiorkiem i majonezem. Tutaj są jeżyny malinki, pozostałe z tortu. Tu mamy koreczki z oliwkami, mozzarellą, kiełbaską, bazylią i oliwką. I zamówiłam Filipkowi 3 balony z dinozaurami, napełniłam je helem. Jeden balon, znaczy napełnienie samo kosztowało 16 zł. A sam balon, no około 9. Tu jest tyranozaur, tam jest jeszcze triceratops i brachiozaur i cyferka 4. Tutaj mamy już rosołek
woda z cytrynką, soczek jabłkowy, no Pepsi, jakieś alkohole. No i tak się prezentuje pokoik. Część rzeczy musieliśmy wynieść do sypialni, do Filipka pokoju, bo by się nie zmieściło. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Winko, które robił Robert. No i wiadomo, jakieś przekąski, takie paluszki, jakieś te oven baked, tutaj mieszanka studencka, to później podajemy po obiadku. Tak? No to leć, tutaj są takie talerzyki na torcik. A Filipek tak się prezentuje, koszulę ma taką fajną, myszkę Miki, kaczora Donalda, czerwone spodenki, skarpety z dinozaurami i jeszcze włosy na żel idziemy zrobić, tak? Ja to zrobię siusiu. Dobra. A Iduś się tak prezentuje. Iduś! Tak, zobaczymy jeszcze dziewczyny. Jak dziewczyny się prezentują. Hania, tak. Sukieneczka z Reserved. A Gabrysia ma taką samą sukieneczkę z Reserved. O, słońce, tylko taką czarną i kokardę. No i tak, posprzątały dziewczyny trochę pokoik. Trochę. I czekamy na gości. Ja jeszcze może zrobię, to znaczy zrobiłam rolatki takie z tortilli. Ucho Gabrysie boli. No świetnie, była chora, teraz ją boli ucho. Się prezentuje tak. Koczka mam, tu wypuszczone włoski, jeszcze kolczyki założę. No i taka sukieneczka hawajska z kieszonkami, z Reserved, ale ją kupiłam w zeszłym roku jakoś. Była na mnie za mała. I proszę bardzo, teraz jest okej, to znaczy, że schudłam. No, jeszcze może zrobię, jak to się nazywa? Co ja miałam zrobić? Kaprezę. O, kaprezę z łososiem, jak zdążę, więc pędzę zrobić i zapiszę kolczyki. No to pewnie najlepiej. Co to jest? Siła dobra. Wyspa. Wyspa dinozaurów. Lego dinozaurów. A ty nie wiesz? Ładnie, prawda? Cztery dinozaury są przyjęte. Ja to nie tylko powiedzieć. Nie. Filip. Uśmiech. No dobrze, owoce zdrowe. I jeszcze takie tortille z łososiem, z szynką parmeńską i z szynką i z serem. I takie Filipuś miał świeczki na torcie dinozaurowe. I też nie były jakieś drogie, około 10 zł. A bardzo fajne, co? Mhm. Bardzo fajne. No. A tak się tort prezentuje w środku. Owocki ma malinki, borówki, truskawki, konfiturę z owoców czerwonych chyba. No i krem jeden taki malinowy. Naprawdę pyszny. Musimy jeszcze popracować nad dekoracją i możemy otwierać biznes. Filipek teraz pokaże swoje prezenty urodzinowe, tak? Mhm. Oczywiście rozpakowane, bo nie mógł się doczekać. Co to za dinozaur? Scorpius Rex. Dobra. I co on robi? Dużo rzeczy robi. O. A tam? Wow! Fajny. I chodzi. I następnego pokaż. Co jeszcze dostałeś? No, następny jaki jest? Stygi Moloch. Pokaż go przodem, to co? Super.
Rusza głową, tak? Dobra, następny. Taką zabaweczkę fajną. Super, co? Wow! Można coś łapać tymi szczękami. Od kogo dostałeś? Od Kornelci chyba. I co jeszcze od Kornelci dostałeś? Chyba tego czerwonego T-Rexa. Pokażesz? Nie, najpierw tego karnotaura. Okej. Bo jest mega fajny. Wszystkie są mega fajne prezenty. Wszystkie chciałeś dostać. No i pokaż, co on robi. Zamyka oczka. Wow! Super! Teraz tego czerwonego T-Rexa. Włącz go. Postaw go na podłodze, to zademonstrujemy. Wow, tak chodzi. Super, a co jeszcze do niego było? Gniazdo i jajko. I do tego czerwonego T-Rexa. Filipek pokaże, co jeszcze było w zestawie. Taki spinozaur pomarańczowy. Pomarańczowy spinozaur. Dobra, co jeszcze? Oj, powoli. Triceratops brązowy. Jeszcze jakiś zielony dinozaur. Stegozaur zielony. Zielony stegozaur. I co jeszcze było? Taka palma. Gniazdo takie z jajkami. Pokaż tu, o, z takimi jajeczkami. Hej, nie widać cię. No, balony na górze. Balony dinozaury. Jeszcze coś wygląda. Złodziej jajek. Oviraptor, tak? I on może te jajka tak łapać, prawda? Rączkami, no. Może tak chwytać. I co jeszcze dostałeś? No, jeszcze coś. Co to jest? To T-Rex jeżdżący krok. Tak, on rozwala tak sobie ten kaganiec. Wow! Ale no i jeszcze jakoś tupie nogami, tak? Jedną nogą? A, jedną albo drugą. Tak tupie, tak? Ojej, a jak on głośno chodzi! Wup, wup, wup. Tak? No. Słychać, że idzie T-Rex. Jaką mamy fajną kolekcję rybki mini. Ale to nie na urodziny, to po prostu... Było, na poczcie kupowałam te trzy przytulanki. No i to wszystko, tak? No i jeszcze słodycze jakieś dostałeś, Kinder Jajka, Kinder Joy, tak? Czekoladkę. No, fajne urodziny? Zadowolony jesteś? Jutro masz jeszcze imieniny, co? Jeszcze imieniny? No, i jeszcze. Dostanę tego lodowego smoka. A skąd wiesz, co dostaniesz? No bo ja chcę. No nie wiem co. Na pewno od nas jakiś prezent dostaniesz. Jutro już chyba idziesz do przedszkola, co? Nie, bo będę nadal chory. Chyba już nie. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Jutro może nie pójdziesz. No, kto to ma dzisiaj imieniny? Ja. Tak? Wszystkiego najlepszego. Kolejny prezent, Filipku, w takiej torbie. Wszystkiego najlepszego, żebyś był zdrowy przede wszystkim i szczęśliwy. A, to ten lodowy smok, mamo, coś chciałeś. Naprawdę takiego chciałeś? Oj, jest ten T-Rex. Chciałem. Jaki T-Rex? Pokaż, Filipek w piżamce jest. Tak. Zadowolony jesteś? Ja jestem.
jestem zadowolona, że on jest zadowolony. No. Kolejny prezent. Pokaż tego smoka. Ojeja. Ma taką gumową. Inny ryknął. Tak, tu się gdzieś go włącza. Jezu! Co? Chyba tak. Wow! A to jest pilot jakiś? Czy co pilot, to jest? Na pilota jest jeszcze taką, jak się wleje wody, to taką parą zionie. Wow. Dobra, Gabyśka, pędź na gimnastykę. Pędzę! I Duńku, gdzie ty się schowałeś? Ojeja! No bo to jest przerażające. Dojrzał takiego w kierfurze i się uparł na niego. No więc... Fajnie? I jeszcze ten jest fajny. No, widzicie, kaszelek. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Zadowolony jesteś? No to najważniejsze. Ale tu gryzie jakiegoś... Dinozaura, tu jest napisane jakiego, bo to jest T-Rex ze Struthiomimusem. Tak. Pokaż Filipuś, jak działa ten smok. Ma pilota. Tak chodzi. Powoli się porusza, bo ma takie kółeczka od spodu. A pokaż, jak zieje parą wodną. Widzicie? Taki ma lodowy oddech, tak, Filipuś? No. Nieźle. I to tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym vlogu. Pa, pa!